Serwis, słucham. Dzień dobry, mam usterkę w lawecie Volvo FE. Przestał mi działać hamulec górski, ten dodatkowy, który jest w pojeździe. No wiem, ten silnikowy, nie? Tak. Zaciągam dźwignię i słychać tylko syk, a auto w ogóle mnie zwalnia. No, ja w tym momencie jadę do Sącza z osobowym samochodem, tylko że na powrocie odbieram 16-tonową koparkę. Bez tego hamulca, no to jest trochę ryzykowna jazda. Czy jest możliwe, żebyście dzisiaj podjechali jak najszybciej? Tylko pytanie, gdzie w tym miejscu pan stoi? Przed Brzeskiem na parkingu. Dobra, to niech pan wysyła pinezkę i lecimy do pana. Odległość z okolic lotniska w Balicach do miejscowości Łazy koło Brzeska wynosi prawie 70 kilometrów. Mechanicy docierają na miejsce awarii po 45 minutach. Jest problem z hamulcem górskim. Hamulec nożny, wiadomo, działa, tylko że zaczął mi się nagrzewać. Chcąc korzystać z tego hamulca górskiego, ja zaciągam, a tutaj jest syk powietrza i brak reakcji. Awarii uległo Volvo FE z 2008 roku. Ten model posiada silnik o pojemności 7,2 litra, 320 koni mechanicznych i 26 ton ładowności. A to tak pierwszy raz się stało, czy wcześniej były jakieś tam objawy? Był ten hamulec, tylko zaczął słabnąć, a dzisiaj wyjechałem w trasę i no, totalna kaplica. No, nie da się tym autem bezpiecznie jechać. No bez hamulca górskiego, a pan jeszcze mówił, że do Sącza pan jedzie. Muszę auto jak najszybciej dostarczyć, jeszcze na powrocie koparkę będę wiózł dosyć ciężką, więc tym bardziej z górki on się, ten hamulec musi być, bo bez tego to może być ciężko. Bez tego spali pan hamulce i w ogóle pan straci hamowanie. Pozostaje otworzyć spadochron awaryjny, którego nie ma. No jest duże ryzyko. No. No to trzeba się, Tomek, za to brać, trzeba posprawdzać, wiesz, co to w ogóle może być. Po podniesieniu kabiny mechanicy szukają przyczyny awarii. Tutaj usterki mogą być dwie. Może nie działać siłownik, a może się po prostu przepustnica nie ruszać. No i co? I wtedy, wiesz, trzeba by było wiedzieć, w czym szukać. Adam, widzisz to? Tutaj jest taki okopcony, wiesz, może on po prostu nie trzyma ciśnienia na wydechu ogólnie. Wiesz, może to, wiesz, przy normalnej pracy wszystko w porządku, jak mogłoby być ciśnienie na układzie wydechowym, to po prostu idzie bokiem i syczy właśnie, to jest to, co on słyszał, nie? Tomek, ja myślę, że to trzeba jakoś sprawdzić, bo co, będziemy to w ciemno tutaj rozbierać? Bo ja bym to spróbował jakoś, wiesz, odpalić, zobaczyć. No wiem, przycisk jest z drugiej strony, więc idź do kabiny, a tego odpalić. Po włączeniu pojazdu Adam i Tomek sprawdzają przepustnicę i jej siłownik. No ale masz tą dźwignię, jesteś w stanie ją sprawdzić? Tak. Przepustnica się rusza? Tak. Siłownik też chodzi, tak? Tak. Nie rozszczepiałeś tego? Nie. Czyli fizyczny układ mamy sprawny, tak? Tak, jak on ma, wiesz, śrubokrętem rusza. Ja bym siadł tą główną, tą obudowę i będziemy widzieć. To nie powinno być teoretycznie osmalone na czarno, nie? Gasimy, rozbieramy, nie? Panowie, jaka diagnoza? Przepustnica w tym hamulcu górskim się rusza, jest sprawna. Siłownik też pracuje. Fizycznie jest to sprawne, ale dalej mamy bardzo duży problem, bo nie wiemy, dlaczego to się nam nie włącza, tak? Czy wnioski są takie, że jest źle?